wolę się nie podobać nikomu, niż podobać się byle komu. Jak się mam podobać, to przynajmniej temu, co jest po prostu koneserem i wybiera mnie. Koniec, kropka. Nie da się być zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować. Po co? Komu to potrzebne? Zabija indywidualność. Tak naprawdę jakbym miała zachowywać się zawsze według standardów, według tego, jak ludzie sobie chcieliby mnie ulepić z jakiejś plasteliny, jaka byłabym nudna? O matko. Po co mi to? A tak, jesteś ciekawa i dlatego ludzie są zainteresowani na przykład twoją osobą, twoim życiem. Robercie, to jest tak. Dla jednych mogę być ciekawa, dla innych nie. Dla tych, którzy są dla mnie ważni, dla mnie się liczą, są autorytetami i głosami mojego serca, jestem ważna. I to jest w życiu najważniejsza. A reszta? Nie istnieje. Zobacz. Ściana.